Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Nazywam się Paxis i prezentuję Wam grę miesiąca w Cywilizacji 6. Nawiązując do karnawału, będziemy próbowali zabawić nasze społeczeństwo miasta właśnie przez kilka rund zabawy karnawałowej. Także kontynuujemy rozgrywkę, gramy Brazylion. Spójrzmy jeszcze krótko na to, w co gramy. Gra to jest gra miesiąca organizowana przez cif.org.pl. Bardzo dziękuję Krasnemu za to, że udostępnia te rozgrywki, wymyśla je. One są moim zdaniem bardzo dobrze przemyślane, bardzo dobrze zorganizowane i bardzo fajnie się je gra. Muszę naprawdę przyznać, że to jest bardzo dobry pomysł. I sprawia mi to dużo przyjemności. Jeżeli chodzi o cele gry, mamy wygenerować 5 różnych wielkich ludzi, nie budując nowych miast. Dodatkowy cel, generowanie jak największej ilości wiary, naturę globalnie. Do tego są wyłączeni barbarzyńcy i wioski plemienne. No dobrze, czyli zaczynamy karnawał w Rio. Jeżeli chodzi o sposób gry i cele, ważne jest, żeby uzyskać, zobaczymy tutaj w drzewie ideologii, idei, dzielnicę karnawałową. W dzielnicy karnawałowej będziemy mieli możliwość wykonywania projektu karnawału, który dodaje nam różne punkty do wielkich ludzi. Także celem będzie jak najszybsze dojście do tego karnawału, żeby aktywować tą budowlę. Teraz patrzymy na wielkich ludzi. Jacy wielcy ludzie są przez karnawał aktywowani. Nie każdy reaguje na karnawał, tylko ci najbardziej mężni, czyli inżynierowie. To też się zgadzam. Do tego kupcy też bardzo dobrze reagują. Prorocy, no niestety nie za bardzo. Oni nie dostaną żadnych punktów. Oni wolą robić inne rzeczy. Naukowcy też nie, co mnie bardzo dziwi, no ale to już tak jest. Wielki pisarz oczywiście i artyści i muzycy, oni wszyscy na karnawale bawią się zupełnie dobrze. Jest tylko mały problemik i to jest ilość punktów wielkich ludzi, którzy są potrzebni do aktywowania ich. I patrząc tutaj na wielkiego muzyka, to jest 210, czyli on nam w grze nie pomoże, żeby mieć tych 5 ludzi. Wielki artysta też raczej nie, 120. Wielki pisarz jak najbardziej. Wielki kupiec jak najbardziej. I wielki inżynier, to będzie musieli mu trochę pomóc. On jest przekupny. No trzeba powiedzieć, niestety tak jest. Poza tym wielki prorok, zrobimy go samemu i wielki naukowiec też nam urośnie z naszej ręki. Ok, to tyle jeżeli chodzi o wstęp. Zaczynamy grę. Idziemy na górę szukać innych państw, miast. Na początku bardzo ważny jest pomnik. On daje nam +2 do kultury i to musimy wykorzystać. Wybieramy hodowlę zwierząt, ponieważ ona daje nam pastwisko i to pastwisko będzie potrzebne nam na tym polu. Tu jest jeszcze jedno pole z konikami. To będą 2 pola, które nam wygenerują dodatkowe 2 punkty kultury. To pozwoli nam szybciej się rozwijać, jeżeli chodzi o kulturę. Pole zostaje to, które było. Ono jest w tej chwili najbardziej rozsądne. Tutaj powinniśmy odkryć miasto Amsterdam, dokładnie. Grałem już wcześniej tą grę, także wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że uda mi się zagrać jeszcze raz ją, tak jak grałem wczoraj. Mam nadzieję, że wszystko zapamiętałem, to była naprawdę dość dobra rozgrywka. Jeżeli chodzi o Amsterdam, dostajemy dodatkowe pieniądze, +4 złota do stolicy, także bardzo bardzo korzystnie, bo tak jak mówię, nasz inżynier będzie się wprawdzie bawił na karnawale, ale niestety chce jeszcze do tego pieniądze. Tak to jest z tymi inżynierami, że się cenią.
Okej, jedźmy dalej. No tutaj jest naprawdę ważne patrzeć na wszystkie wskaźniki, które w tej chwili się tutaj, to nie jest takie ważne, to też na razie nie jest takie ważne, także możemy przechodzić te tury spokojnie dalej. Tutaj mamy waletę. Ona akurat nam za bardzo nie pomoże, bo chodzi o produkcję jednostek. W całej grze nie wybudujemy żadnej nowej jednostki. Mam nadzieję, że będziemy mieć szczęście, że nasi sąsiedzi będą na tyle wyrozumiali, że nie będą z nami Jeśli chcieli wiemy, jak walczyć. są. Hodowla zwierząt została wykonana bardzo pięknie. Idziemy teraz dalej, jeżeli chodzi o drzewko technologiczne, wybierzemy górnictwo z tego powodu, że w następnej kolejności weźmiemy astrologię i w tym momencie musimy to pole, z tego pola usunąć drzewa. Teraz będziemy mieć fazę robienia budowniczych. To są najbardziej sensowne w tej chwili jednostki, które Gdy można człowiek mieć. okazuje swą dobrą stronę. Kodeks prawny. Ok, teraz wejdziemy na następną ideę, to będzie rzemiosło. Oczywiście będziemy próbować wykorzystać ten bonus, ulepszenie trzech pól. Tutaj nie ma innego wyjścia jak wzięcie wiary i pieniędzy, także jedno i drugie nam będzie potrzebne. Tutaj jest wszystko jedno, co weźmiemy. Nie ma barbarzyńców, więc nie ma problemu. Okej. No tutaj żeśmy troszkę może przegapili, musimy zobaczyć. Nie, na dobre pole, to zablokujemy to pole. To też w tej chwili zablokujemy. Zaraz powinien przyjść nasz pierwszy robotnik. Teraz gram troszeczkę inaczej niż grałem wczoraj. Gdyż teraz postaram się tą jednostką, którą wcześniej miałem cały czas tutaj zadokowaną, obejrzeć inne tereny. Mam nadzieję, że uda mi się odkryć nowe nacje, które grają w tej grze i nowe państwa miasta. Tutaj wchodzimy znów na budowniczego. Tym jak najszybciej musimy zrobić te trzy udoskonalenia. Będzie jedno udoskonalenie tutaj. Tu musimy uważać, żeby rzemiosło doszło tylko do połowy. Mam nadzieję, że tego nie przeoczę, bo to jest dość ważne. Kiedy znajdziesz się w dołku. Ok. Teraz idziemy prosto na astrologię. Cudów natury nie znalazłem. Może teraz idąc tym człowiekiem, może mi się uda. To by było naprawdę duży plus. Tym przejdziemy tutaj. I teraz widzimy, że rzemiosło jest już na połowie, czyli resztę byśmy po prostu stracili. Tego nie chcemy. Przejdziemy krótko na handel zagraniczny. Na jedną turę bodajże. Także trzeba o tym pamiętać. Okej. Postaram się przejść tutaj w tą stronę. To będzie to pole, musimy je kupić. Tutaj nie ma innego wyjścia. Bardzo niechętnie wydaję pieniądze, gdyż na końcu jest naprawdę ważny każdy cent. W tej chwili zrobimy tutaj pastwisko. Dzięki temu zakończymy Bez pracę. rzemiosła inspiracja I jest mamy dziwna. rzemiosło. Tutaj dużo zmienić nie możemy. Zrobię to, ale jak mówię, nie będziemy zrobić żadnych jednostek. Ok, jedziemy dalej. Ważne jest, że rzemiosło jest gotowe. Także tutaj jedną turę zrobiliśmy. Przechodzimy teraz na państwową siłę roboczą. Tutaj oczywiście też skorzystamy z przyspieszacza, zbudujemy dowolną dzielnicę. Jedziemy dalej. Okej.
Okej, okay, tutaj widzę, że nie ma przejścia. To musimy jednak dołem iść. Okej, okay, no dobrze. Tak jak mówię, tych terenów jeszcze nie znam. Tu wejdziemy na budowniczego znów. Tego weźmiemy w to miejsce. Tutaj będziemy budować świątynię. Także musisz niestety wrócić. Ty pomożesz robień robotnika. Okej, okay, tutaj nie mamy na razie problemu. To też musimy uważać, czy nam się uda zrobić. To się nazywa dzielnicę świątyniową. Wcześniej. Okej, okay, tu będziemy troszeczkę wolno chodzić, ale tak to już jest. Okej, okay, tego weźmiemy, puścimy tutaj. Jeżeli chodzi o tego pana, sobie wróci tu. Dalej budują budowniczych. Tu jeszcze mamy 3 tury do astrologii. Zwiększyła nam się wielkość miasta o 1. Ważne tutaj jest, żeby nasze miasta rosły. Produkcja może nie jest aż tak bardzo ważna, dlatego wezmę na razie w ten sposób. Ok. No i poznajemy naszego pierwszego przyjaciela. On musi zostać naszym przyjacielem do samego końca. Żeby został naszym przyjacielem troszeczkę dłużej, damy mu 10 złota. Uwielbia złoto. Możemy go też zaprosić na nasz karnawał, to nie ma dużego problemu. Jedzenia będzie dla wszystkich pod dostatkiem. Teraz jest pytanie za jedną turę. Na razie tego zablokujemy. Tego też zablokujemy. Państwowa siła robocza jest też na razie ok. I Gilgamesz się nam wdarzy sumeryjską biżuterię. Pięknie. Jak my to kochamy. Badania zakończone. Nie wiem, czy mi się tu uda przejść. Poznajemy Chińczyków. Uda nam się przejść, bardzo dobrze. Chińczykami chcemy też żyć w zgodzie. Także daliśmy mu 10 zł. Też oczywiście cię zapraszamy na karnawał, także nie bądź zły. Teraz następne jest ważne garncarstwo. I znowu delegacja przychodzi do nas pięknie. O, już zrobiliśmy błąd. Także to nas będzie kosztować jedną kolejkę. I już przez te wszystkie karnawały zrobiliśmy mały błąd. Dlatego musimy zrobić... musimy powrót, którą mamy być... 17 tura, ok. Wczytaj grę. To w tym Gotomie na civ.org.pl jest dozwolone. Można kilkakrotnie wgrywać, także robię to. Normalnie na innych Gotomach jest to zabronione. Od pierwszych oznak życia gdzieś pod wodą, przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach, wiele przetrwaliśmy. Teraz zaczyna się twoje największe zadanie. Pola lasu deszczowego zapewniają premium plus 1 za sąsiedztwo. To właśnie też będziemy wykorzystywać przy budowaniu dzielnicy świątyniowej. Okay. Mam nadzieję, że... Tak. Astronomia jest ukończona i w tym momencie jedyne rozsądne rozwiązanie jest zrobienie dzielnicy świątyniowej właśnie w tym miejscu i przyspieszenie tej dzielnicy. Okej. Okay.
tutaj było możliwość przejścia. Jeszcze raz musimy z nim porozmawiać. Skorzystamy z waszej gościnności. Ok. Także te 10 zł dostaniecie i tak jak mówię, ponawiam prośbę o to, żebyście pojawili się na naszym karnawale. Oto drzewo. Otwórz drzewo. Ok. Tu robimy garncarstwo. No, przy takich grach należy naprawdę bardzo, bardzo uważać, co się robi, bo każdy ruch jest warty jedną kolejkę. Każdy zły ruch. Co najmniej. Tutaj jeszcze spojrzę na... Ok. Jest wybrane tak, jak chciałem, także nie ma problemu. I dostajemy delegację z Chin. Pięknie. Ok, teraz ty przejdziesz tutaj. Ciebie puścimy tutaj. Ok, to był znowu mały błąd, ale już nie będę zmieniał. Najwyżej będzie kosztować to jedną turę, już trudno. Gdyż w tym momencie powinienem przejść na handel zagraniczny. Ok. Silna gospodarka zaczyna się od mocy. I wracamy. Wracamy tutaj. To jest wykonane, także idziemy dalej. Tu się nie da. Idziemy prosto na gry i rekreacje. Zbadaj technologię budownictwa. Tego nie będziemy robić. To jest niemożliwe w tej grze. W tym momencie ważne jest, żeby była wykonana jak najszybciej kaplica, żebyśmy dostawali punkty dla proroka i też to przyspieszymy. Myślę, że glina jest szczęśliwa. Garncarstwo. Tego na razie wstrzymamy. Poczekamy te dwa. Ten muszę już tutaj iść. Gdyż będziemy musieli w tym miejscu zrobić pastwisko. Teraz w pierwszej kolejności idziemy na pismo, bo musimy wygenerować naukowców. Tutaj wybór jest prosty, plus jeden do kultury dzięki pastwiskom. I to właśnie chcemy zrobić. Załóż pantelę. Spójrzmy, czy to jest wszystko wybrane. Tak, tutaj jest plus jeden, tutaj zaraz będzie zrobione pastwisko. W tej chwili można by było kupić, w razie gdyby cena tego kawałka ziemi się zmieniła. Jak tu iść najlepiej? No nic, pójdziemy tutaj. Zobaczymy, co to da. Tutaj na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Budowa ulepszenia pastwisko. I to właśnie zrobimy. W tym momencie musimy zmienić przyporządkowanie. Weźmiemy stąd na to. Także będziemy dość szybko. Oczywiście to jest o wiele lepsze. To był błąd. No nic. To właśnie jest to, jak się gra online, że tak powiem, i przy okazji nagrywa kanał, nagrywa film, to należy się z takimi rzeczami liczyć. Ok, jedziemy dalej. Mniej więcej mamy połowę gry za sobą. Tak, tutaj teraz musimy spojrzeć, co my możemy tutaj wykonać.
Za jedną rundę jest pismo, czyli w tym momencie zrobimy jeszcze budowniczego. Pisanie jest proste. Wystarczy tylko skreślić złe słowo. I mamy kolejnego. Mamy kolejnego robotnika, który może wykonywać akcję. Następnie robimy irygację. I w tym momencie musimy jak najszybciej wykonać kampus. Kampus będzie w tym miejscu. I żeby to przyspieszyć, zrobimy tak. Został zniszczony, także mamy tylko jednego jeszcze budowniczego. Ile on ma akcji? 3, także on jest jeszcze pełny. Ok. No zobaczymy, czy nam się uda tutaj kogoś nowego poznać. Jestem bardzo ciekawy. No, tu się już kończy. No nic. W takim razie tak to jest. Ty musisz przejść w tej chwili tutaj jest jeszcze... Ach co, dżungli nie możemy tutaj niszczyć, ponieważ nie mamy jeszcze takiej technologii. To będzie kolejna technologia, którą będziemy robić. Także na razie musimy się zadowolić tym, co mamy. Więcej nie możemy tego przyspieszyć. Także ten pójdzie na dół. Tak jak mówię, tutaj nie ma tej technologii, także ten czeka. Kolejna rzecz bardzo ważna, biblioteka. +2 do nauki i +1 punkt naturę wielkiego naukowca. Także to weźmiemy, tu włączymy. Ty musisz niestety tutaj czekać. Pytanie jest, czy by może to pole nie zirygować. To by było całkiem dobre. Mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy mieć wystarczającą ilość pieniędzy. Możemy to spróbować. Nie wiem, czy mi się uda uzyskać taką samą ilość rund, którą robiłem offline. Ale może to nie jest w tej chwili najważniejsze. Chodzi o sposób rozgrywki tego typu Gotoma. Człowiek, który ma na tyle samozaparcia, by zajmować się... Teraz przejdziemy do obróbki brązu, gdyż tutaj mamy możliwość wyrębu lasu deszczowego. To nam będzie bardzo potrzebne. Tutaj przejdziemy dalej. Mam nadzieję, że kogoś poznamy jeszcze. Tu widać, że mamy już problem z jak to się nazywa? Z udogodnieniami. Ale niestety tak to jest. Tutaj będziemy ten surowiec brać. Tu zrobimy na razie, usuniemy i przejdziemy tym jak najszybciej w tym kierunku, żeby posilić się pomarańczami. Okej, ty idziesz tutaj. Mam nadzieję, że na razie to w miarę się rozwija. Mamy zrobione to, co chcieliśmy. Za 2 rundy będziemy mogli budować dzielnicę karnawałową. Następne, co nam będzie potrzebne, jest znowu budowniczy. Okej. Dalsza tura. Jeśli chleb jest podstawą przeżycia,
Drugie miejsce zajmuje gry i rekreacja. Zaraz będziemy mieć też obróbkę brązu. Okej. Jeżeli chodzi o doktrynę, nic nie zmieniamy. Spójrzmy teraz na to. Odczekamy jedną turę. Ona nas tutaj nie zbawi. Będziemy mieć przez to budowniczego i będziemy mieć też możliwość te lasy deszczowe irygować. Tutaj, i zrobiliśmy jeden błąd. Tak jak mówiłem, chcieliśmy handel zagraniczny. Ciekawe, czy nam się to uda. Puścić wcześniej handel. No, będzie ciekawe, czy nam się uda zdobyć tyle pieniędzy. Jestem bardzo ciekawy. Także kolejny błąd. Ale to nie jest, że tak mówię, najważniejsze. Tutaj pojedziemy sobie w tej chwili na... też już wiem, o co chodzi. Nasze miasto jest jeszcze za małe. Możliwe, że tutaj też zrobiliśmy mały błąd. Bo nie daliśmy na żywność, chociaż nie, to wygląda dość dobrze. Okej. Mając tego człowieka, musimy zrobić następującą rzecz. Usunąć ulepszenie. Tak, także ta gra jest zupełnie inna niż grałem wczoraj. Niestety. No i to jest dość drogie też. Bardzo późno kupione. Okej. Spójrzmy, co my tu możemy zrobić. Tak, tutaj będziemy tracić bardzo dużo czasu. Teraz, jeżeli chodzi o technologię, nie ma to już żadnego znaczenia. Można robić to, co się chce. Tutaj robimy tego nie potrzebujemy, robimy budowniczego. Także to i nie jest... To chyba jest pozytywna strona handlu. To jest tak, to jest pozytywna strona handlu, czyli wiadomo, co będziemy robić, będziemy budować naszą karawanę. Kupiec. Aż trzy kolejki to trwa. Tutaj usuniemy zboże. To da nam. Tu mamy 6, aż 10 tur. To trwa naprawdę bardzo długo. Muszę spojrzeć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o żywność. Chcemy w tej chwili mieć maksymalnie żywność. Także to jest ok. Tam, gdzie są podwójne żywności, mamy 18, 7 tur, także to jest jeszcze bardzo długo. To jest bardzo, bardzo długo. Nie widzę na razie żadnych innych nacji, to jest bardzo dziwne. Przejdziesz tutaj, to też będzie trwało. Wszystko bardzo długo trwa. Czyżbym tutaj nie zrobił plantacji? Na to wygląda. Okej. Nic, to jest ważniejsze. No nic, jestem bardzo ciekawy, co na końcu wyjdzie. Ach, czemu ten się tutaj ruszył, nie mam zupełnie pojęcia. Jestem ciekawy, co wyjdzie, jeżeli się gra nieoptymalnie. To jest bardzo ciekawa sprawa. Ulepszymy. Dzięki temu powinno nasze udogodnienia się poprawić. To look
luksusy takie jak klimatyzacja doprowadziły do upadku Imperium. Czyżby tu? Nie, to są ci, jak oni się nazywają? Gilgamesz, Sumeria. Okej. W tej chwili mamy następującą rzecz. Idziemy na filozofię polityczną. Okej. Tutaj mamy w tej chwili budowniczego. Tutaj usuwamy, czyli mamy 7, to jest OK. Do Amsterdamu wysyłamy za 8. Jeśli pieniądze nie przyniosą. Także będziemy mieć troszeczkę pieniędzy. Tych pieniędzy mamy o wiele za mało, niestety. Dzielnica karnawałowa, proszę bardzo. Trwa 3 rundy. Także tym przejdziemy. Tutaj nie da się. Tak jak mówię, tutaj akurat nie ma żadnej różnicy. Okej, ty wracasz tutaj, będziesz wycinać lasy. Ty też będziesz wycinać lasy. I mamy pierwszego wielkiego proroka, zatrudniamy go oczywiście. Idzie tutaj, zakłada religię. I tutaj robimy produkcję, zwiększamy produkcję, a drugi będzie zwiększał nam wiarę. Okej. Ty przejdziesz tutaj. Ty przejdziesz tutaj. Żadna godzina życia. Udało nam się przyspieszyć wiedzę o matematyce. To sobie ją też wymyślimy. Teraz tak, jak mamy karnawał, 3 tury, to jest na razie nie tak jak będzie, bo tutaj zmienimy na produkcję. To jest OK. To nie jest OK. 3 jest jeszcze jakiś. Z większą ilością produkcji nie widzę. Mimo wszystko trwa 3 tury. To jest dziwne. To mu pomożemy. Filozofia polityczna. Za 2 tury. Och, możliwe, że ci inni są po tej stronie. No teraz musimy po prostu korzystać z tego, co mamy. I wybudować kolejny karnawał. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja. Więc tak, jeżeli chodzi o wielkiego inżyniera, mamy 9 punktów, potrzebne 965. Wielkiego kupca mamy na 9. Wielki naukowiec jest już prawie gotowy i wielki pisarz też. Okej. Teraz tutaj nic nie zmieniamy, gdyż to nie ma w tej chwili sensu. Teraz ważne jest, żeby jak najszybciej mistycyzm odkryć. I tutaj wprowadzimy, no, oczywiście, Republikę Klasyczną.
Tutaj plus 2 złote dzięki szlakom i plus 1 do produkcji. A tutaj jest wszystko jedno. Mistycyzm to błąd uznania. Teraz jest ważne. Załóżmy, ta produkcja może nie jest najważniejsza, ale chociaż te punkty wielkiego naukowca też nam nie są potrzebne w tej chwili tak mocno, bo z tego co ja widzę, uzyskamy go bez najmniejszego problemu. Tak. Uzyskamy go bez najmniejszego problemu. Teraz jest pytanie, możemy zacząć handlować z naszymi kolegami. Otwarte granice. Ile byś dał za otwarte granice? Niestety za dużo nie chcę. 20. Chyba więcej. Się nie da. Nie. To zrobimy 20. Złóż propozycję. Jest nam wdzięczny, bardzo pięknie. Zobaczmy ten, ile on ma. Nie żądania, tylko złóż propozycję. No nie ma niestety za dużo pieniędzy. On też weźmie tylko, nie wiem, czy on 25 weźmie. Tak, weźmie 25. 30. Też. O. 35. Też. To jest dobry człowiek. 40 też weźmie. 45 też. 50. 50 nie. 45. Ok. Super. Muszę trochę poczekać, aż im zwiększy się. Zwiększą się dochody. Na razie oni mają bardzo marne te dochody. Przejdziemy tutaj. Z tego co wiem, to tutaj raczej nie było żadnego przejścia na drugą stronę. No dziwne. Ok, mamy w tej chwili naukowca, to go zatrudnimy, on nam za dużo nie da. Niestety. Wasze grupy do wielkich ludzi, na którym nam zależy, staje się poważnym problemem. Ok. Kolejna dzielnica karnawałowa. Jak to wygląda tutaj z nimi? 19. 815, także to będzie dość trudno. Zobaczymy, czy oni tutaj. Ma tylko 44. Bym chciał mu sprzedać te cytrusy. Może troszeczkę później. Mam nadzieję, że oni nas nie zaatakują. Gdybym miał ponownie rozpocząć. Mam nadzieję, że tutaj nie było przejścia. Już nie pamiętam. Okej. Okay. Tutaj jest ogólnie zupełnie wszystko jedno, co zrobimy. Tutaj też jest wszystko jedno, co zrobimy. Tak, tu nie ma przejścia. No i jeszcze raz karnawał. No niestety, tutaj nam jedno zabrakło. To jest cały ten problem. 42 tura to jest dokładnie to, ile potrzebowałem w mojej wczorajszej grze, żeby zakończyć tę grę. Tym razem zajmie mi to chwilkę dłużej. Wszystko też zależy od
od handlu jeszcze. Zatrudnimy wielkiego pisarza, to jest ważne. I każemy mu zrobić wielkie dzieło. To wielkie dzieło sprzedamy. No ma 60, także okej. Zabierzemy mu wszystkie pieniądze. Złóż propozycję, okej. Do widzenia. Mamy, nie wiem, czy on jeszcze jedno dzieło jest w stanie napisać w jednym momencie. Chyba nie. Mamy wielkiego kupca. Którego tutaj przeniesiemy. Okej. No i tutaj musimy niestety jeszcze jeden karnawał, zgadza się? Chociaż nie, teraz wcześniej sobie mamy czterech. Tak, nie, to już nie musimy. W tej chwili możemy zrobić, mam nadzieję, wielkiego inżyniera. Jeszcze nie za bardzo, 515. Jeszcze potrzebujemy pieniędzy. Złóż propozycję. Aha, z tym już handlowaliśmy, to z tobą. 133, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będziesz chciał. Chcesz handlować, ok. Ile dasz? 133? O, super. Także mi się wydaje, że to będzie. Do widzenia. Że to będzie chyba na tyle. 515 mamy. Czyli robimy wielkiego inżyniera i dzięki temu zakończamy naszą misję. I mamy czterech wielkich ludzi, którzy teraz idą na karnawał. Mają prawo. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to liczę na łapki do góry albo na subskrypcję mojego kanału może nawet. Także dziękuję za uwagę. Cześć, ciao, pozdrawiam i pa, pa.